Antonio. Dlaczego mi nie powiedziałeś, Antonio, że twoja żona i Maximiliano znali się wcześniej? Wiesz to od niej? Jeżeli tak, to Max skłamał, mówiąc, że poznał ją dopiero w tym domu. Pozwól mi najpierw porozmawiać z Raquel, a potem odpowiem na wszystkie pytania. Kto tam? Ja. Chwileczkę. Mogę wejść? Spałaś? Nie. Porozmawiajmy. Chcę, żebyś mi odpowiedziała szczerze. Od tego zależy wiele rzeczy. Zgoda? A ty będziesz ze mną szczery? Przecież nie mam powodu, by kłamać. To ja byłem ofiarą. Zdajesz sobie z tego sprawę? Tak. Właśnie odbyłem rozmowę z twoim tatą i powiedział mi wiele rzeczy. Chcę usłyszeć twoje odpowiedzi, żeby się przekonać, czy nie kłamiesz. Powiedziałem, że nie pójdę na policję. Więc dlaczego uciekłaś? Kochasz Maxa? Nie. Kiedyś go kochałaś. Czemu teraz nie? Bo mnie oszukał. Posłużył się mną. Już mu nie wierzę. To ci nie przeszkodziło wczoraj się z nim całować. To nieprawda. Widziano cię. Kto to powiedział? Kto? Przyprowadź tu tę osobę, niech powtórzy mi to prosto w oczy. Okłamano cię. Kiedy przyjechałem do hotelu, zastałem was w jednym pokoju. Ile razy byłeś w tym pokoju? Powiedz. Co się stało? Masz rację. Chyba nic. Niedobrze zaczynamy. Gdy nie ma zaufania, nic się nie udaje. No dobrze, więc zacznijmy jeszcze raz. Usiądziesz? Zapewniam cię, że nie pójdę na policję. Chcę rozwiązać tę sprawę po przyjacielsku. Dlaczego uciekłaś? Bo ci nie wierzyłam. Myślałam, że mnie oszukujesz. Sama na to wpadłaś, czy ktoś ci podpowiedział? Maximiliano, prawda? Tak. I co zamierzałem według niego? Wykorzystać mnie, a potem dopiero oddać nas w ręce policji. Uwierzyłaś mu? Tak. Przecież nie jesteś głupia. Wręcz przeciwnie. To prawda, znasz mnie od niedawna, ale co sprawiło, że uważasz mnie za kłamcę? A on już udowodnił, że jest łajdakiem. Czy cię nie oszukał? Czy nie chciał mnie zabić? Powiedział, że to był zwykły wypadek i że policja to potwierdziła. I ty mu wierzysz. Już sama nie wiem. Jedno jest dla mnie pewne. Nienawidzicie się i posługujecie się mną jak przedmiotem, żeby sobie wzajemnie dokuczyć. Nie chcę być waszą zabawką. A czego chcesz? Chcę odejść. Z Maxem. Już ci mówiłam, że nie. To dlaczego to zrobiłaś? Antonio,
Jestem przyzwoitą kobietą. Zgodziłam się udawać, że jestem twoją żoną, bo bałam się więzienia, jak każdy normalny człowiek. Ale ja i moja rodzina nie powinniśmy odpowiadać za to, czemu nie jesteśmy winni. Zgadzam się. Więc skoro jesteś przekonany o mojej niewinności, czemu nie przeprowadzimy rozwodu i nie skończymy z tym? Trzymasz mnie tu, bo chcesz sprawić, aby Maximiliano cierpiał? Tak? Chcę cię też chronić. Przed czym? Żebyś nie wpadła w ręce kogoś, kto na ciebie nie zasługuje. Dlatego zostaniesz tu jakiś czas i korzystaj ze wszystkiego, co tu masz. Kiedy będę pewny, że Max ci nic nie zrobi, wtedy porozmawiamy. Może zjesz kolację? Nie, dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Czy wreszcie się dowiem, co się stało? Wszystko w porządku. Ale mówiłeś, że znała Maxa wcześniej, jak Camila widziała, jak się całowali. Nie wierz Camili. Synu, stało się, trudno, ale dlaczego uciekła w ten sposób? Jak przekonała Maxa, żeby jej pomógł? A może go tam nie było? ¿O no es verdad que estaba Max con ella? Był. ¿Y entonces? Mówiłeś, że... Że uważasz ją za łajdaczkę, że ktoś chciał cię zabić. Proszę, odpowiedz. Czy coś się stało? Max na pewno nie jest winien. I będziesz niesprawiedliwy, jeśli wyrzucisz go z domu. Nie możesz go wyrzucić. Nie powinieneś. Max jest winien wielu rzeczy. Czego? Dlaczego nie powiesz mi tego raz na zawsze? Nie chcę cię zranić. Czy nie widzisz, że w ten sposób martwisz mnie jeszcze bardziej? Dlaczego mówisz, że Max i Raquel się znali i że mój syn jest kryminalistą i powinien iść do więzienia? Bo to prawda. Co takiego zrobił? Nie nalegaj. Chyba lepiej, żebyś o niczym nie wiedziała. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. I nie wracajmy już do tego. Zgoda? Nie. Nie zgadzam się. Wiem, że jesteś uparty i kiedy coś postanowisz, nic cię nie powstrzyma. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Ja też mam taką nadzieję. Co słychać? Kiedy pan wrócił? Dziś o 7 rano.
Skąd się dowiedział, że byliście w Meksyku? Nie wiem. Nie powiedziałeś mu? Jeszcze nie zwariowałem. Co pan teraz zrobi? Wrócę do domu. Brat pana wyrzucił. Wcale mnie nie wyrzucił. Sam postanowiłem odejść i mogę wrócić, kiedy mi się spodoba. Po co? Pani Raquel chciała z nim jechać. Zmusił ją. W każdym razie plan się nie powiódł. Pan Antonio żyje i lepiej go na razie nie ruszać. Antonio nigdy nie odważy się oddać mnie w ręce policji, a ta głupia Raquel tego nie rozumie. Jej też nie zadenuncjuję, bo wszystko się wyda. Ale nie zostawię mu jej, przysięgam. Jak na razie nie wiem, jak mu przeszkodzić. Przecież już ją ma. Poza tym kobiet jest wiele. Ty chyba nic nie rozumiesz. Spróbuję jeszcze raz. Czego? Zabić go. Kto to jest? Przyjaciel z Nowego Jorku. Nie mogłem porozmawiać z Antoniem, ale kiedy wrócę z biura, oddam ci pieniądze, które byłem winien, dobrze? Jasne, nie przejmuj się. Słyszałem, że wypadek Antonia był spowodowany umyślnie. Samolot? Kto ci powiedział? Krążą plotki. Jesteś pewien? Antonio nic nam nie wspominał. No pewnie, nikt nie lubi takich skandali. Jesteś pewien? Gdybym nie był, nie wspominałbym o tym. Ale kto chciałby zabić Antonia? Nikt. Oczywiście, że jest ktoś taki. To mu zniszczy reputację. Myślę, że tylko żartują. Przy niej na nic nie można liczyć. Może nagle zmienić front. Same zatruwacie sobie życie. A co was to obchodzi? Trzeba się poddać. Antonio tu rządzi. Przywiózł ją i tyle. Pogodzić się z tym. Na moim miejscu nie byłabyś taka spokojna. A kim ty jesteś? Dawną przyjaciółką, bo nawet nie narzeczoną. A ona jest jego legalną żoną. Ależ ty jesteś głupia. Tak, w przeciwieństwie do ciebie. Szkoda tylko, że zgłupiałaś, kiedy trzeba było myśleć. Chodzi o Antonia. Ja na twoim miejscu. Nigdy nie byłaś na moim miejscu, więc zamknij się. Idzie. Zawołaj ją. Raquel, zawołaj. Doskonale słyszała. To idź po nią. Teraz prosisz, co? Idź, nie bądź już zła. Bardzo ładna, co? Tak, ale brakuje jej klasy. Mam dziwne wrażenie, że nowa pani Lombardo nikomu z was się nie podoba. A może się mylę? Mnie, tak. Ależ z ciebie kłamczuch. Jimmy, jaka woda? Można? O, przepraszam. Córeczka? Oj, pani Carla. Najmocniej przepraszam. To moja wina, obudziłam pana. Nie, nie, tylko troszkę się zdrzemnąłem. Przyszłam zaprosić Raquel, żeby się do nas przyłączyła. Nie chcesz? Dziękuję, wolałabym zostać chwilę z tatą. Nie, nie, córeczko, idź z panią, rozerwij się trochę. No, chodź. Nie, dziękuję. Naprawdę nie mam ochoty. Ale, Raquel... Muszę z tobą porozmawiać.
A lo mejor después. Może przyjdę później. De todas maneras, w każdym razie dziękuję za zaproszenie. Bueno, w porządku. Con permiso. Pase usted, señorita. Dlaczego byłaś taka niemiła? Panie uprzejmie cię zapraszają, a ty mówisz nie. Wcale nie są miłe. Chcą się tylko bawić moim kosztem. Myślisz, że nie widziałam jej, jej siostry i Kamili jadowitych jak żmije? Wcale mi się to nie podoba. Czemu mówisz tak brzydko o tak przemiłych panach? Na miłość boską, tato, czy ciebie też zaślepiła ta fałszywa uprzejmość? Nie widzisz, że mnie nienawidzą? Jak Karla może mnie lubić, jeśli jej siostra była narzeczoną Antonia? Nie chcę. Co powiedziała? Że musi porozmawiać z ojcem, ale zaraz przyjdzie. Boi się. Czego? Że będziemy się z niej naśmiewać. Antonio. Nie wierzę, żeby to dlatego nie chciała przyjść. Więc dlaczego? Nie podobało jej się. Nie jest taka głupia, jak myśli moja siostra. Tak, też tak sądzę. Trzeba jej to chyba powiedzieć. Po co? Sama się zorientuje. Córeczko, jestem już stary, ale kiedyś też byłem młody i zakochiwałem się. Nie drażni cię, że tak mówię? Oczywiście, że nie. To dobrze. O czym to ja mówiłem? A, szkoda. Tak, szkoda, że pan Antonio przez ciebie zerwał z tą panią. Ale skoro tak zrobił, to znaczy, że kocha ciebie bardziej, niż kochał ją. Skąd wiesz, że Antonio mnie kocha? Gdyby cię nie kochał, inaczej by się z nami obchodził. Ależ nie poszedł na policję nie z sympatii do nas, lecz ze strachu przed skandalem, bo Maximiliano... Tak, tak, ale jest jeszcze coś. Myślisz, że nie widzę, jak na ciebie patrzy? To głębokie uczucie i nawet nie wiesz, jak się cieszę. To taki porządny człowiek. Bardzo przyzwoity. I dlatego wszystko mu opowiedziałeś? Tak, właśnie dlatego. Oddałabym wszystko, żeby się przekonać. O czym? Czy Antonio naprawdę nas ceni? To nowe miejsce i byłoby cudownie, gdybyśmy tam poszli. Oczywiście, kiedy zechcesz. Ale tylko ty i ja. A co powiemy Raquel? Nic. Na pewno nie chciałoby jej się. Przed chwilą zapraszałyśmy ją, żeby z nami poplotkowała, ale nie chciała i odpowiedziała niezbyt grzecznie. Dobrze, więc czego chcesz? Żebyś ze mną poszedł. Nie bardzo rozumiem. Jestem żonaty i nie widzę sensu. Antonio, niemożliwe, żebyś tak z dnia na dzień przestał cokolwiek do mnie czuć. Nie ma dla mnie znaczenia, czy jesteś żonaty, czy nie. Przykro mi to mówić, Mauro, ale... Zaraz chyba nie powiesz, że moralność nie pozwala ci zdradzać żony. Nawet nie o to chodzi. Ale kiedy mężczyzna zainteresuje się jakąś kobietą, na inne po prostu nie zwraca uwagi. Zainteresowałeś się w dniu ślubu? Bo jeszcze parę dni wcześniej byliśmy razem.
Powiedzmy, że tak. Widocznie chcesz, żebym cierpiała. Antonio, kocham cię i zawsze będę cię kochać.